Witajcie w kolejnym vlogu! Ale mamy piękny dzień! Zobaczcie, jakie niebo! Prześlicznie jest, jest chyba znów gdzieś 15-18 stopni. Mam założone okulary z Avonu, z kryształkami Swarovskiego, co Wam w holu kiedyś pokazywałam. Chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za odbiór ostatniego vloga. Takie miłe wiadomości, komentarze. No, wiadomości więcej od Was dostawałam, ale komentarze też. Że taki radosny dzień mieliście dzięki mnie, że cały czas się uśmiechaliście oglądając vloga. Tak bardzo miło mi było. I fajnie, że takim zainteresowaniem cieszyło się rozdanie książek. Także będę szukała kolejnych. Może w kolejnym vlogu. Właśnie rozdam kolejne jakieś dwie książki. Także czekajcie. Próbowałam sobie dzisiaj rano włosy trochę zakręcić. A coś tam widać, ale włosy moje żyją po prostu swoim życiem. Przepraszam Was, że tak cały czas... O Boże, mam okulary założone, ale naprawdę tak razi, że nie mogę patrzeć. No, wystawiam właśnie dla Was kolejny film. Bardzo fajny. Jest to Q&A z moim synem, który mieszka w Kanadzie. Opowiada tam właśnie o studiach, pogodzie, zarobkach. I porównuje różne kraje. Polskę, Anglię, Kanadę, Hongkong, Amerykę. Także bardzo fajna rozmowa. Bardzo zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. My z Maksiem wyszliśmy sobie na spacerek. Maksiu chodzi już jak nie wiem. Jak torpeda, po prostu tak się rozpędza. Nie ma hamulców dla niego. Nogi nieraz wyprzedzają jego ciało. Naprawdę, strasznie się boję, że coś sobie zrobi. No ale muszę mu pozwolić chodzić. Chociaż strachliwa jestem. Jeszcze powiem Wam, że jestem w trakcie montażu kolejnego filmu. A jest to house tour. Wycieczka po moim domu. Tylko wiecie co, trochę się chyba zagalopowałam i wyszedł bardzo długi. Bo, czekajcie, przejdę przez ulicę. Jeszcze nie jest skończony, jeszcze tam muszę zdjęcia pododawać. A trwa chyba godzinę 15 minut, także bardzo długi mi wyszedł. Powinien być krótszy, no ale jak już tak nagrałam, to wystawię. Może kiedyś nagram jeszcze jeden krótszy. Ale chciałam Wam bardzo dokładnie wszystko opisać właśnie w tym filmie. Także wyczekujcie. Pewnie za kilka dni się ukaże. Będzie to. Po co Ci ten smok był? Co? Na dworzu ze smokiem? Nie, na szczęście mam przyjęło, nie? A kukuś? Maksiu? A kuku? A kukuś? A kukuś? Właśnie stoję pod takim wysokim drzewem i zobaczcie, jakie krzaczki fajne. Aż takie bardzo zielone te listki. Ale takie ostre. Ciekawe, co to za odmiana. Nie widziałam takich wcześniej. Ale tak się wyróżnia. Bo w sumie drzewa są jeszcze takie szare. Nie zakwitło nic jeszcze. I nagle ten taki zielony krzaczek. Śliczny. Sobie spaceruję z Maksiem po parku i tak się zastanawiam, jakie paznokcie sobie zrobić, bo chyba Wam nie mówiłam, ale zdecydowałam się hybrydy zrobić. Nie chciałam, bo niszczą płytkę paznokcia, ale ja mam bardzo mocne paznokcie i myślę, że no nie będę cały czas robiła tych hybryd, ale tak na jakiś czas potem przestanę
bo już mam naprawdę dość. Co pomaluję lakierem paznokcie, to dosłownie dzień, dwa i już jakieś zadraśnięcia się robią i można na nowo robić. I się poddałam. I tak sobie właśnie chodzę i jeszcze przeglądałam sobie na internecie, jakie tu by sobie kolorki zrobić i chyba w takie pastele pójdę. Tak mi się marzy. Taki baby blue, baby pink, żółty, może biały. I jeszcze wiecie, co tak mi się podoba, jak od... Nie są te paznokcie... Pani szła się do mnie, uśmiechała. Jak nie są te paznokcie tak od samej skórki pomalowane, tylko takie ombre zrobione, że tak jakby od połowy paznokcia się zaczyna kolor. Ale jeszcze muszę się zastanowić, bo nie wiem, czy właśnie przy takich pastelach będzie to dobrze wyglądało. Jutro idę, także dzisiaj muszę przygotować paznokcie, zmyć, znaczy się lakier. I do jutra podjąć decyzję. Także no, vloga tego zakończę dzisiaj, także moje nowe paznokcie zobaczycie w nowym vlogu. Jestem właśnie w sklepie na zakupach i zobaczcie, co znalazłam. Wkładki higieniczne dla mężczyzn. Ale numer. Pierwszy raz takie coś widzę. 10 sztuk w opakowaniu, 4 funty to kosztuje. O, tu widzę, są różne grubości wkładek nawet. Od najcieńszych do super. No ciekawe. Ale jakoś nie skuszę się, nie kupię mężowi. Myślę, że nie potrzebuję. I już jesteśmy w domku. Włosy mi się prawie całe rozprostowały na tym spacerze. Trochę natury Wam pokazałam. Mam nadzieję, że troszeczkę ze mną się zrelaksowaliście. No i te wkładki w sklepie. Pierwszy raz naprawdę takie coś widziałam. No ale co, kobiety mają swoje potrzeby i mężczyźni też. Dobrze, że wymyślili takie coś. I teraz mi się przypomniało, że kilka dni temu nagrałam Wam zakupy. Wojtek był na zakupach w tym tanim takim sklepie Company Shop i przywiózł trochę trunków angielskich i trochę innych zakupów. I do ostatniego vloga zupełnie zapomniałam Wam dodać. Nagrałam to i zapomniałam dołączyć, nie wiem. A może ktoś jest zainteresowany właśnie angielskimi napojami, mocniejszymi, to Wam może teraz załączę ten kawałek. A ja idę szykować Maksiowi obiadek. No i idę paznokcie zmyć. Właśnie Wojtek przyjechał z zakupów. To Wam może pokażę, co kupił, bo fajne nawet rzeczy. Tutaj zdanie z Marksa Spencera. Wołowina i czarna fasola, dobrze mówię. Tak, i jeszcze wiecie, z czym to jest? Z żołędziami i czerwoną papryką. 75 pensów za jedno takie danie. Tutaj mamy kebaby z wołowiny, 75 pensów. Szynka parma, 50 pensów za jedną paczuszkę. Pasztet z grzybami. Boże, ile on kosztował? 40 pensów. Tu mamy jeszcze lizaczki tandoori prawn, czyli krewetkowe lizaki. A tandoori to chyba był ten sposób, jak oni robią. Tak w sensie nagniatają te mięsko na te patyczki. Tak kojarzę coś. Aha, i one były po 75 pensów. Philadelphia funta 30, to jest ta większa z ziołami. Wędlinka 40 pensów, pieczona wieprzowina 50 pensów, soki po 50 pensów, tu są takie deserki i tu są dwie przegródki, w jednej są czekoladki, w drugiej taki krem i to było po 10 pensów, jogurty naturalne po 5 pensów, pasztet po 20 pensów, aha, tu woda jeszcze po 20 pensów i tutaj mamy zaopatrzenie do barku jeszcze, zapas zrobił. Było 15 butelek za 8 funtów, więc bardzo dobra cena. A niech sobie poleżą. Tutaj mamy cydr jabłkowy. Co to było? Piwo. Tutaj jest kolejny cydr. O, same sajderki dzisiaj. To też cydr. A tu wiecie co? Butelka wygląda jak piwo albo cydr, a jest to czerwone wino organiczne. Ale śmiesznie wygląda. Organiczny Shiraz 12,5%.
fajnie. Fajnie będzie w barku wyglądać. No i to już wszystkie zakupy. Paznokcie zmyte, podcięłam też troszeczkę, także czekam już na jutro, aż będę miała piękne. I jeszcze pokażę Wam, co kupiłam w sklepie. Taki miks zmielony. Jest to zmielone siemielniane z owocami goi, tak to się mówi? Słonecznikiem i ziarnami dyni, znaczy pestkami dyni. I to jest wszystko zmielone. I tak jak tu producent na odwrocie opisuje, można dodawać do śniadania, do soków, do płatków, można do lunchu, sałatki posypać tym, do jogurtu, do zup nawet można dodać, albo do kolacji nawet, do mięsa. No ciekawa jestem. Funta 69 i kupiłam jeszcze jedno z tej serii. Też zmielone siemielniane z sezamem, jagodami i, malinami. Też podobne zastosowanie. Ciekawa jestem. Nie wiem dlaczego, ale chodzą za mną jajka sadzone na szpinaku i właśnie może takim czymś posypane. No, chyba będę gotować. No, tak na takie fajne śniadanko by było. To może w następnym vlogu razem ugotujemy. Zobaczę, chyba że zapomnę, to przepraszam Was. I jeszcze zobaczcie Magic Stars. Jak ja dawno tego nie jadłam. Nie wiem, czy w Polsce jeszcze są te czekoladki, ale jest to tak pyszna czekolada, tak delikatna, tak mleczna. Tak mi się zachciało i kupiłam. 1 funta kosztowały. Fajnie ten Maxi obiadek wyszedł. Jest tutaj rybka, taka zmiksowana z sosikiem. Do tego dodałam ryżu, natkę pietruszki i kawałeczki pokrojonego sera żółtego, żeby mu podkreślić smak trochę, i kleks z jogurtu naturalnego do picia woda. No to pierwszy hapsik wędruje. Pyszne. Smakuje? Dobre, już mama nabiera więcej. Pyszne. No, smakuje Maksiowi. Maksiu nakarmiony, położony właśnie. Mam nadzieję, że już zasnął. Ja sobie zasiadłam na kanapę z moją filiżanką kawy popołudniowej w moim ulubionym kubeczku. I mam w planie teraz nie robić nic przez najbliższą godzinę. Tylko siedzieć, relaksować się. Żartuję, będę czytać książkę po prostu. Nowa książka, Żona 22. Kilka kartek dosłownie wczoraj wieczorem zdążyłam przeczytać. Wiem tylko tyle, że jest bohaterka 45-latką z mężem, z 2 dzieci. I tam tylko tam scenki były opisane z jakiegoś tam popołudnia w ich domu. I na przyjęcie szła na sam dzień ze swoim mężem i tyle, co zdążyłam wyczytać. Ale bardzo radosna wydaje mi się ta książka, bardzo fajna. Także mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy vlog. Vlog ze mną na świeżym powietrzu, słoneczny dzień. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A ja zabieram się za książkę, relaksowanie, nie robienie niczego. I widzę się z Wami w kolejnym filmie. Pa, pa!